So, the interviews with Yogi, and all they kept talking about was that they were in a state of thoughtlessness, without a thought. They could go on for weeks or months without thoughts. And but if they wanted something, they could manifest it spontaneously, just by thinking about it. But the state of thoughtlessness was a common theme in the yogi or Vedic sages. Can you elaborate on that? Tell me again. He said that he's read many interviews with yogis and practitioners who often refer to the state of thoughtlessness, that the mind becomes free of thoughts, and this is like a common thread when different spiritual practitioners are interviewed. So the question is to you, if you could elaborate on this subject. Without talk or yeah, without... The state of consciousness that is free of thoughts. Thought or talk? Thinking. Mind automatically is thinking. Umysł automatycznie oznacza myślenie. Either material or spiritual. Albo jest to myślenie materialne, albo czy materialistyczne, albo duchowe. If you think one, then you will forget another. Jeśli skupisz się na jednym, zapomnisz o drugim. If you go to spiritual, then automatically you will forget material. Więc jeżeli skupisz się na rzeczywistości duchowej, zapominasz o materialnym. This is a natural function. Więc jest to takie zjawisko naturalne. So, without thought, how you can stay? Because mind is always there. Jak można utrzymać się, czy pozostać bez myśli? Dlatego, że ponieważ umysł zawsze jest jako kategoria obecny. If we think about our soul, jeśli myślimy o naszej duszy and super soul, i duszy najwyższej, then we will not disturbed by these material thinkings. Wówczas nie będziemy poruszeni poprzez myśli materialne. Mind becomes steady. Wówczas umysł staje się spokojny, uspokaja się. And not prequel hither thither move. I on wtedy jest taki nieporuszony. But because we are in this body, mind is connected to all senses. Ale ponieważ znajdujemy się w tym ciele, zatem umysł połączony jest ze wszystkimi zmysłami. So mind immediate any signal our body, it will go to mind. Więc jakikolwiek sygnał, który dochodzi z ciała, zostaje odbierany przez umysł. So, if one practice to free from the sense and sense objects. Jeżeli ktoś praktykuje wolność od skupiania się na przedmiotach zmysłów, and cannot think about material sense gratifications, wówczas nie może automatycznie myśleć o zadowalaniu tych zmysłów. Mind became steady and peaceful. Wówczas umysł uspokaja się. Stay connected with soul. I jest połączony z duszą. Therefore they meditate.
I wtedy, i w ten sposób można medytować. Without engaged mind cannot stay free, either material or spiritual. Have to engage. Więc nie można być w takim stanie, że się nie ma umysłu. Jedynie można powiedzieć, że umysł zostanie zaangażowany albo w duchowy, albo w materialny sposób. Czyli może umysł nas wyzwolić z tego stanu materii. Therefore people, they take drugs to detach from this material. Dlatego ludzie biorą na przykład narkotyki, żeby uwolnić się, odwiązać się od tej sytuacji materialnej. To get relief. Aby po prostu odpocząć ulgę od tego życia. But by meditation, and in our bhakti yoga. Natomiast poprzez medytację oraz tą medytację w bhakti yodze, this is easier process. Jest to proces łatwiejszy. We offer our ego. My ofiarowujemy nasze ego. And engage mind. I angażujemy umysł. With the senses. Oraz zmysły. What we eat, what we drink. To co jemy, to co pijemy. What we do. To co robimy. Just we change, this is not my. Uznajemy, że to nie jest nasze. This is belongs to Krishna. To należy do Krishna. So we speak about him. Więc my mówimy o nim. Hear about him. Słuchamy o nim. See everything belongs to him. Widzimy, że wszystko do niego należy. What we touch. To, czego dotykamy. What everything is belongs to him. Not, I am also belong to him. I to wszystko rozumiemy, że to należy do niego i również ja sam należę do niego. And he is mine. I on jest mój. I am not separate. I nie jestem oddzielny, oddzielony. Because ego is separate us. Dlatego, że ego sprawia, ego nas oddziela. Separuje. And we surrender. It is perfect, easiest, simplest to practice. I to podporządkowanie, takie podporządkowanie jest w rzeczywistości proste w praktykowaniu. And senses, mind, everything become perfect. I wówczas zmysły, umysł stają się doskonałe. But then the inner dialogue, in I think in Bhakti Yogi, is then how can I serve? Because the other person is God, Krishna. Do I understand correctly? So that there is in a practitioner, there's this inner inside dialogue between the practitioner and Brahman or God or Krishna, and the practitioner asks, how can I serve? Is this the path of bhakti? Yeah, bhakti, inner and outsider, both are same. Więc w bhakti jest, czyli tak jest, że to dzieje się wewnątrz, ale również jest zaangażowanie zewnętrzne. We no need to control. And there's no need to control. Nie ma wówczas potrzeby kontroli. To stop the senses. Aby powstrzymywać zmysły. Just to change the direction. Tutaj chodzi jedynie o zmianę ich kierunku. Yeah, to stop it is also difficult to this. Dlatego, że to jest również bardzo trudne, aby je powstrzymać. Because body is a automatic vehicle. Dlatego, że ciało automatycznie działa. So just no need to change the body, the function, but just change the ego. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zmieniać ciało, ale żeby zmienić ego. That is very comfortable. Everyone can practice.
I można powiedzieć, że to jest taki bardzo wygodna metoda, którą może praktykować każdy. Everywhere. W każdym miejscu. Anytime. Kiedykolwiek. One can practice. And it is just need to practice surrender. I tak naprawdę to wszystko skupia się na praktykowaniu podporządkowania, tego oddania czy poddania się. Here we need to śravana, hearing. I w tym celu potrzebujemy śravana, czyli słuchania. Whom we surrender. O tym, komu się poddajemy. We have to know very well. Musimy bardzo musimy dobrze poznać. Then our intelligence become strong. Wówczas nasza inteligencja, czy nasz intelekt, umacnia się. And control to change minds. I wówczas możemy kontrolować umysł. Intelligence is more important. I inteligencja jest bardziej istotna. To change the direction. Ponieważ pomaga zmienić ten kierunek. Buddhi yogam upasritam achita satatam bhava. Buddhi yoga is necessary. Potrzebna jest zatem buddhi yoga. Intelligence to connect, and when intelligence connect with the soul and ego also control. Zatem to pozwala inteligencji połączyć się z duszą. Kiedy inteligencja połączona jest z duszą, to za nią podąża również ego. So need to śravana kirtana. Więc istnieje potrzeba śravana, kirtana i smarana. Smarana is remembering. Smarana oznacza myślenie bądź pamiętanie. And hearing. Oraz słuchanie. And chanting. I intonowanie. These three are important. To są te trzy elementy, czyli słuchanie, intonowanie i pamiętanie. No need to control, seize the legs, hands and eyes close and no eat, no nothing, no need to. Nie ma potrzeby specjalnych poz medytacyjnych, siedzących, trzymania czy kontrolowania oczu w pewien określony sposób, czy oddechu, tylko jakby mamy te trzy elementy. But need to change our consciousness. Ale przede wszystkim musimy zmienić naszą świadomość. This is a surrendering process. To jest ten proces poddania się. Not ascending process. To nie jest proces wstępujący. But then another question. Do we live in a predetermined universe or a recreational universe? Because you recreate yourself with different intention to manifest in this incarnation. And is it a predetermined universe or a recreational universe for your own pleasure? Determine will come when we desire. It means before you told free will, no? That is desire. So after desire become determination. First determination no come. Determine means. A w tym sensie determinacja chodzi jakby bycie zdeterminowanym. Now it means whole life of a human being is between following of pleasure, seeking pleasure,
or avoiding pain. And in a predetermined kind of universe, it is predetermined what you want to strive for, like things like love or connection or enlightenment, and things you don't want, like pain or suffering or misery. And in that way, is it predetermined what your pain and pleasure is from before birth, or do you have any free will in that? Or is it predetermined what you try to, what you want in life? You understand the question? I wanted to know actually what you are asking about this life, or you want to the beginning of the creation? No, I want to know if it is predetermined in this life. Yes. What present condition? Yes. What as human being, maybe ego trying to reach enlightenment, you try to avoid and want to achieve, or do you have any free will in that? First, we have to accept that we are coming from our past karma. Czy przyjąć ten fakt, to założenie, że jakby przychodzimy skądś i to przyjście jest związane z naszą przeszłą karmą. So, according to our past karma, we have some record. Więc w związku z tym, odpowiednio do naszej przeszłej karmy, mamy pewien zapis, można powiedzieć. And it gives us continuing. I on daje nam pewną ciągłość. This according to the time. So we had na oś, jakby odpowiednio do czasu, czyli czas determinuje to rozwijanie się tych and tej, past, tego zapisu. First need to accept this. First need to accept this. My musimy to zaakceptować. Then what do you want? I wówczas zastanowić się, czego chcemy. How to control and how to change. Jak to kontrolować, czy jak to zastanowić się na tym, jak to kontrolować, jak to zmienić. We have to, with our discrimination. Musimy użyć naszej mocy rozróżniania. With knowledge. With knowledge. Za pomocą wiedzy. And with intelligence. I inteligencji. We have to go. Musimy w to wnikać. For our future. Wnikać to, jaka będzie nasza przyszłość. But we, what we want, we can't do according to our desire. Our determination. Ale my nie zawsze możemy robić to, co chcemy, to, co sami determinuje, chcielibyśmy zdeterminować. Because we are not Ishwara controller. Dlatego, że my sami nie jesteśmy Ishwaram, czyli kontrolerem, w sensie takim absolutnym. We are not creator. Nie jesteśmy stwórcami. We are creature. Jesteśmy stworzeniami. Before enlightenment. And we are determined, but then after enlightenment, it's free will. So this is what you say. It's before we are enlightened. Nirvana, moksha. Before it is, but after we are enlightened, then we can say that there is free will. That we are free. No. Your question is for present life or before, means from beginning the soul came, creation, that is you are saying. This is predetermined. This is that we fall, that our karma chases us. Continuing. Yes. But then the question is, when is this free will? Because when we are in karma, we don't have free will because our
our reactions are chasing us. Yes, both of them. Now we have part of human. There is some free will. Więc my jako istoty ludzkie mamy pewien zakres wolnej woli. We can change direction. Możemy zmienić kierunek. Karma is there. Karma dalej jest w naszym życiu. The main controller, the executor is mind. And intelligence, by knowledge, we can change the direction. Więc my możemy, używając inteligencji, umysł dalej tutaj jest oczywiście, ale dalej, używając inteligencji, my możemy zmienić kierunek swojego działania. Past karma, and it is coming to present. Więc ta karma z przeszłości, ona dochodzi do tego momentu obecnego, powiedzmy. And present create again future. Zaś ten obecna chwila stwarza naszą przyszłość. And can you explain how enlightenment or moksha or nirvana comes into place in that picture? When mind detached from the karma, gdy umysł uwalnia się od karmy, from the desire, od pragnień, karma is material. Karma jest czymś materialnym. Hand, leg and talking, this are the... Ręce, mowa i tak dalej, części ciała. If we not attach with this fruit, karmas, jeżeli nie jesteśmy przywiązani do tych owoców karmy, then it will go to moksha. Więc ona wtedy możemy wejść w stan mokszy. Without attachment. I znajdujemy się wtedy w takim stanie wolnym od przywiązań. Jest karma sannyasa yoga. To jest karma sannyasa yoga. Yes, you can do karma, but without attachment. Wtedy po prostu spełniasz karmę, czyli czynności, ale nie jesteś do nich przywiązany. This is the art of our practice. Jest to sztuka naszej praktyki. That will become by intelligence. I to dzieje się dzięki inteligencji, działaniu inteligencji. Because when we know truth is another, then this karma is attracting us, then we go to more with intelligence to change. Dlatego, że jakby gdy ulegamy tym powabom karmy i jakby ona nas w jakiś sposób wciąga, wtedy możemy z powrotem skorygować ten kurs dzięki inteligencji. With the detachment. I braku przywiązania. Then the reaction will not come. I wówczas ta reakcja karmiczna nie przyjdzie. It creates with mind desire to feel another karma. Desire is the main root to create karma. Dlatego, że jakby kluczem tutaj jest pragnienie. Pragnienie tworzy kolejną karmę. Jeżeli nie ma tego pragnienia, to ona nie przyjdzie. Understand? It comes when we practice. Automatically feeling will come, we understand. But only by talking words, it cannot be clear. Tak naprawdę to zrozumienie przychodzi wtedy, gdy rzeczywiście praktykujemy. Gdy tylko o tym mówimy, to doświadczenie nie przyjdzie. Yeah. Logically, intellectually we can understand. Oczywiście za pomocą logiki intelektualnie możemy to zrozumieć w pewien sposób. Come by experience when we practice. Ale to dopiero pojawia się, to doświadczenie tego pojawia się dopiero, gdy praktykujemy. Detachment.